Po kilkumiesięcznych pracach remontowych nareszcie dokonano oficjalnego otwarcia zmodernizowanego dworca kolejowego Wałbrzych Miasto. Miało być huczne otwarcie dworca Miasto po trwającym kilka miesięcy gruntownym remoncie. Uroczystość jednak została mocno okrojona ze względu na żałobę narodową związaną z katastrofą kolejową pod Szczekocinami. Otwarcie było skromne, tak jak i dzisiejszy czas, który w związku z katastrofą kolejową nakazuje pewną refleksję. Początkowe otwarcie dworca Wałbrzych Miasto chcieliśmy zrobić bardziej uroczyście, natomiast doszło do tragicznego zdarzenia w sobotę, zderzenia dwóch pociągów PKP Intercity i przewozów regionalnych, w związku z czym podjęliśmy decyzję, że zrezygnujemy z części artystycznej. Prezydent Komorowski wprowadził jeszcze żałobę narodową, w związku z tym zrezygnowaliśmy z tej części, chociaż już, że tak powiem, myśleliśmy o tym w niedzielę rano, żeby z niej zrezygnować. Uznaliśmy, że niestosowne jest robienie koncertu w momencie, kiedy zginęło tylu obywateli Polski, nie tylko Polski. Zresztą tutaj na otwarciu dworca, przed jeszcze prezentacją na temat modernizacji, uczciliśmy pamięć ofiar, które zginęły w tej katastrofie kolejowej minutą ciszy. Punktualnie o godzinie 11 nastąpiło mimo wszystko oficjalne otwarcie dworca Wałbrzych Miasto. Tanio nie było, bo inwestycja kosztowała około 10 milionów złotych. Obiekt z 1925 roku dzięki remontowi odzyskał dawny blask od piwnic aż po szczyt kopuły holu głównego, która sprawia, że dworzec Miasto stał się unikatem architektury dworcowej w skali całego kraju. Najciekawszym elementem jest żuraw wodny. Jest to element sprowadzony na ten dworzec po niemałych trudnościach. Z dworca Wałbrzych, ze stacji Wałbrzych Główny został wkomponowany jako element aranżacyjny wnętrza, tak żeby świadczył o wieku pary w historii kolei. No, jeżeli chodzi o wnętrze budynku, to tutaj wymieniono posadzki, które zostały specjalnie sprowadzone z Niemiec na zamówienie. Zostało wykonane nowe oświetlenie holu dworca, czyli podświetlenie detali architektonicznych, które tutaj mamy. Gruntowną przebudowę przeszły również tzw. pomieszczenia komercyjne na dworcu. Według zapowiedzi rzecznika PKP już wkrótce mają być zajęte przez przyszłych najemców, którzy stworzą przestrzeń restauracyjną i barową oraz sklepy w przyziemiu budynku. Jeśli chodzi o nową infrastrukturę dworca, to raczej wszyscy obecni na otwarciu wypowiadali się pozytywnie. Według mnie dworzec Wałbrzych Miasto został bardzo pozytywnie wyremontowany, a także jest jego infrastruktura już gotowa, a zwłaszcza tutaj żuraw kolejowy, który posiadamy, został przeniesiony z Wałbrzycha Głównego z peronów, bo tak to by może tam był został zniszczony, lecz tutaj będzie się nadawał do klimatu właśnie starego dworca. No infrastruktura tego dworca jest też bardzo fajna. Bardzo fajne są piwnice, które jednak zostały odkryte przy remoncie. No i można powiedzieć, dojazd do tego dworca jest bardzo dobrze przystosowany z miasta, lecz także kolejowy. Pozytywnie wypowiadał się również prezydent Wałbrzycha Roman Szołemyj. Choć w tym przypadku nie obyło się bez złośliwych uwag w kierunku PKP. Szołemyj zarzucał brak remontów innych obiektów infrastruktury kolejowej w Wałbrzychu. Cieszymy się bardzo z otwarcia dworca po remoncie dworca Wałbrzych Miasto, ale trzeba przypomnieć PKP, że w Wałbrzychu jest dworzec Szczawienko, dworzec główny. Są nieremontowane od kilkudziesięciu lat wiadukty nad główną drogą w Wałbrzychu. Są tory, które są nieremontowane. Jest cała infrastruktura, o której PKP w Wałbrzychu zapomniało. Bardzo chcielibyśmy, żeby troska, z jaką renowację przeprowadza się we Wrocławiu na tak szeroką skalę, chociaż trochę dotyczyła również naszego miasta. I o to apelowałem dzisiaj na spotkaniu z władzami PKP przy okazji skądinąd bardzo przyjemnej uroczystości otwarcia dworca Wałbrzych Miasto po kilkuletnim remoncie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, że prezydent Wałbrzycha wytyka brak remontów obiektów kolejowych, gdyby jednak uwagi były kierowane do właściwych osób i co ważniejsze do właściwej firmy. Czyżby prezydent nie wiedział, do jakiej firmy pisze pisma i składa monity w sprawie wyremontowania pozostałej infrastruktury kolejowej w mieście? Różnica polega bowiem na tym, że Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna zarządza jedynie dworcami, a z kolei pozostałą częścią kolejowej infrastruktury łącznie z wiaduktami zarządza firma pod nazwą Polskie Linie Kolejowe, w skrócie PLK, a nie PKP.